Witam Państwa serdecznie w imieniu organizatorów na pierwszym w historii uroczystym spotkaniu naszych stowarzyszeń. Zaczęliśmy w 1989 roku, moi drodzy. Do naszych takich podstawowych celów stowarzyszenia należy kultywowanie tradycji ludowych. Prowadzimy też działalność charytatywną, działalność patriotyczną. Uczestniczyliśmy w przeglądzie grup kolędniczych w Zabierzowie. Kolędowaliśmy po domach, szkołach, instytucjach. Królem kurkowym został członek naszego stowarzyszenia i mieszkaniec naszego osiedla Krzysztof Wójcik. W związku z tym zorganizowaliśmy imprezę Wielcy Ludzie naszej małej ojczyzny. Pierwsze dożynki przez stowarzyszenie zorganizowane to rok 2006. Współpracujemy z zespołem pani Romy Krzemień, Promyki Krakowa oraz zespołem Krakusy. Chcemy się też pochwalić odnowieniem kościoła, kaplicy, krzyży i przydrożnych figur. Oto figurka przydrożna odnowiona przez mieszkańców Grębałowa i Lubotrzy. Nasze towarzystwo ma to szczęście, że ma swoją świetlicę, ma swoją siedzibę. No nie było łatwo. Proszę Państwa, nasza świetlica też wymagała remontu. To są akurat zdjęcia z tego momentu, kiedy udaje nam się wreszcie otworzyć naszą świetlicę. Nasze zamierzenia zbudować na tyle fajną społeczność razem z Wami tutaj zgromadzonymi, po to, żebyśmy byli nie tyle nazywani małymi ojczyznami na peryferiach miasta Krakowa, ale po prostu, żeby nas pamiętali z imienia i nazwiska. Chcemy doprowadzić do realizacji ogrodu jordanowskiego, bo w naszej okolicy nie mamy boiska, nie mamy praktycznie prawdziwego placu zabaw, nie mamy żadnego terenu zielonego i to jest dla nas priorytet. Mamy ogromną życzliwość za to władz, to nam się udało i to uważamy za sukces, wielki ukłon w stronę niezwykle życzliwego pana przewodniczącego Stanisława Madeja. Naprawdę władza bardzo chce, bardzo wspiera i bardzo pomaga. Na terenie mojej parafii są aż dwa stowarzyszenia. Jedno Stowarzyszenie Przyjaciół Zesławic, a drugie Kantorowic. I tylko dodam, że jestem członkiem jednego i drugiego stowarzyszenia. Popieram wszystkie inicjatywy oddolne. Dobrze, że ludzie chcą coś robić, że chcą się organizować, dlatego jestem zawsze na tak. Gorzej jak są tylko ci, którzy krytykują, narzekają, mają złe zdania, nic nie robią, tylko mówią. Myślę, że wiele osób z całej Polski mogłoby się od Was uczyć, w jaki sposób aktywizować społeczności lokalne. Ja z całego serca gratuluję i mam nadzieję, że Państwo wiecie, że na tyle, na ile jesteśmy w stanie pomóc, zawsze Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta jest Państwu życzliwy i wspiera. Franciszku, serdecznie Ci dziękuję, bo jakbyś Ty tego nie zorganizował w swoim osiedlu, to naprawdę nie wiem, czy by to było to spotkanie tu i w ogóle wszystkie te towarzystwa przyjaciół. Naprawdę my Ci zazdrościli z kolegą Mietkiem, moim najlepszym kolegą, społecznikiem. Ciężko to szło u nas w Uczanowicach, ale przezwyciężyliśmy, stworzyliśmy, prężnie działamy. Serdecznie Ci dziękuję. Jesteśmy na dożynkach dzielnicowych dzielnicy 18 Nowa Huta. Jest to impreza, która kultywuje tradycje tej społeczności lokalnej. Tutaj ta społeczność bardzo się razem zżywa, ale tu również na tych dożynkach mamy konkurs wieńców dożynkowych z innych osiedli. To także sprzyja temu, aby wszyscy ludzie, którzy są obecni tutaj na tej imprezie, czuli się tak razem, wspólnie. Te dożynki dzielnicowe odbywają się co roku w innym osiedlu miejskim naszej dzielnicy. W przyszłym roku będą w Mogile i serdecznie na nie zapraszam. Z dożynkowym wieńcem granice przykryły. Chcemy, aby w Kołkach dobrze się bawiły. Są też kościelanki z dożynkowym wieńcem. A
każda uśmiechnięta na twarzy z rumieńcem. Zboże do wieńców zbieramy już pod koniec czerwca, początek lipca, żeby zboża były jeszcze nie bardzo dojrzałe. Wieszamy je w domu, żeby one były suche, takie, żeby można było wić wieniec. Koło 2 tygodni jest to wicie wieńca. Przychodzą kobiety do ośrodka kultury, tam wijemy, ubieramy po tym kwiatami. Wieniec jest tradycyjny, więc tak jak były przedtem. Dajemy do wieńca dużo ziół, kwiatów, słonecznika, żeby to pięknie wyglądało. Długo nas to kosztuje, ale jesteśmy dumne z tym wieńcem, że mamy dożynki w chałupkach. Pani Perlikowa, żeby 100 lat żyła, to nam dobry chlebek na dzisiaj zrobiła. Kraków jest największą gminą rolną w Małopolsce, no i to po tych dożynkach widać. Gratuluję Państwu i życzę, żeby ten rok i następne były jak najlepsze, choć wiem, że jest bardzo trudno.